Paweł DeLong, uznawany za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów, nie tylko zwraca uwagę swoimi rolami filmowymi, ale także burzliwym życiem miłosnym. Przez lata był bohaterem wielu romansów, które budziły duże zainteresowanie mediów. Wśród jego znanych związków znajdują się te z takimi postaciami jak Patrycja Markowska czy Dominika Kulczyk, a także z Katarzyną Skrzynecką, Bogną Sforowską, Wiolą Kołakowską, Emmą Kiworkową, Rączkowską oraz Agnieszką Harlą. Jednak to jego związek z Emmą Kiworkową, piękną ortodontką, zdawał się zmierzać ku formalizacji, aż do momentu, gdy Emma zdecydowała się zakończyć relację, zwracając pierścionek zaręczynowy i prosząc Pawła o zabranie swoich rzeczy. Ostatnie doniesienia sugerują jednak, że życie miłosne Pawła DeLonga znów nabrało tempa i kierunku. Aktor wydaje się być zakochany na poważnie, co można zaobserwować po jego częstym pojawianiu się u boku Doroty Goldpoint. Ich wspólne publiczne wystąpienia oraz wzajemna chemia nie umknęły uwadze mediów i fanów, co może świadczyć o nowym rozdziale w życiu aktora. Dorota Goldpoint, znana projektantka mody, zdaje się być nową ważną postacią w jego życiu, co z pewnością będzie obiektem zainteresowania obserwatorów polskiego show biznesu. Paweł DeLong, popularny polski aktor, od roku jest obiektem zainteresowania mediów ze względu na swoją relację z Dorotą Goldpoint, znaną projektantką mody. Ich związek, choć początkowo tłumaczony sprawami zawodowymi, z czasem zaczął być postrzegany jako coś więcej niż tylko przyjaźń. Szczególnie po ich wspólnym pojawieniu się na festiwalu filmowym w Gdyni, gdzie ich bliskość była już trudna do zignorowania. Wkrótce potem, para została zauważona na balu dobroczynnym w Toruniu, gdzie, jak donosi Rewia, bawili się razem do białego rana i nie rozstawali się na krok. Następnego dnia wspólnie wrócili do Warszawy samochodem DeLonga, co jeszcze bardziej podsyciło plotki o ich romansie. Cytowany przez Rewię znajomy pary stwierdził, to musi być miłość. Nie da się tego ukryć. Nadchodzące urodziny Pawła DeLonga mogą być doskonałą okazją do oficjalnego potwierdzenia ich związku. Spekuluje się, że aktor może spędzić ten szczególny dzień w towarzystwie Doroty Goldpoint, co z pewnością będzie kolejnym momentem, na który czekają fani i media. Publiczna deklaracja ich relacji na takim wydarzeniu mogłaby przynieść odpowiedzi na liczne pytania dotyczące natury ich związku. Czy Paweł i Dorota zdecydują się wyjść z cienia i oficjalnie potwierdzić to, co ich łączy? Czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy tej pary w blasku reflektorów.